Ten podcast jest przeznaczony dla osób dorosłych. Jeżeli nie jesteś pełnoletni lub pełnoletnia, proszę opuść tę platformę, na której nas słuchasz. Może on poruszać drastyczne treści. Zostaliście ostrzeżeni. Witajcie w Show Up Podcast. Drobna uwaga z mojej strony. Ten podcast był nagrywany w segmentach, dlatego niektóre fragmenty mogą brzmieć inaczej. Nie wyszło to najlepiej, ale myślę, że powinno was to zachęcić do wystąpienia w podcaście. Więc się nie martwcie, że nie jesteście dobrymi mówcami. Każdy mówi na swój sposób. Dobry wieczór wszystkim. W dzisiejszym programie... Jakim programie? To jest zwykły podcast. Gość specjalny. Tym razem będzie to mężczyzna, który jest znany z wchodzenia do może dwóch transmisji, ale od wielu lat. I na podstawie dwóch transmisji ciężko oceniać ogół szołapa, ale może można ocenić wpływ długości nadawania na jakość transmisji. I to może będzie głównym naszym tematem. Także mój gościu, przedstaw się, jak tam sobie życzysz. Witam cię, Fabka, witam wszystkich. No, słynny zwierzak 81. Okej, czyli jednak nie anonimowo? No to zacznijmy od najprostszego pytania i klasycznego. Jak ty w ogóle wpadłeś na tą stronę, którą jest Show Up? Powiem tak, to będzie już prawie 2 lata. To się zaczęło od tego, że przez przypadek kolega wysłał mi przez taki portal, znany wszystkim portal społecznościowy. No i tak się zaczęło. Aha. I jakie były twoje pierwsze wrażenia? Trudno mi to w tej chwili powiedzieć. No jakoś początki nie były jakieś częste, nie wchodziłem bardzo często. No ale z czasem, można powiedzieć, stałem się stałym gościem. No tak, jak wspomniałem wcześniej, odwiedzałeś głównie 2 osoby. Trochę to nie jest nieścisłe, bo jedno to jest para, a jedna osoba to jest stojka. Dokładnie. Kiedyś część to ja, obecnie 6 znaków, czyli słynna tojka. No skoro podajesz nikt, to myślę, że można mówić o tym otwarcie. Kto to jest? Oczywiście parą jest mokra para 69. Chociaż moje początki z szłapem wcale od tych 2 transmisji się nie zaczynały. Najpierw była taka para, której już nie ma. Ja pamiętam ją... Na niego mówili Łysy. Jej imienia nie pamiętam. Oni kojarzą, że transmitowali w takim dość małym, a podłużnym pokoju. Ale ani niku, ani większych szczegółów nie mogę sobie przypomnieć. Później znowuż była szefowa. Ale odkąd szefowa zaczęła używać gadżetów, za którymi ja nie przepadam, czyli gadżetów z Lowensa, no tak przestałem do niej chodzić. No i później była tojka, a po tojce mokra para. Okej, tutaj może spróbuję zgadnąć, ponieważ jest jedna transmisja, która mi się kojarzy z Łysym i jest to transmisja Tina 92. Ona głównie na tym niku nadaje, potem nadawała jakoś tam Tina z Łysym. Ona jest Ukrainką, więc raczej byś to skojarzył i mówiłeś, że już nie nadają, więc raczej to nie ona. Nie, na pewno ona nie była Ukrainką. Ona była przynajmniej bardzo dobrą polszczyzną się posługiwała. Także zacznijmy może od Tojki. Jak na nią wpadłeś, pierwsze wrażenia, jak to było? Zaczęło się... No jakoś Tojka mnie zauroczyła swoimi transmisjami, niekoniecznie erotycznymi. A wszystko zaczęło się od... Już nie pamiętam. Na czacie ogólnym coś o jakimś meczu była wzmianka. Rozmowa o jakimś meczu. No najprawdopodobniej to była moja ulubiona Barcelona, bo raczej bym innego w ten temat nie wszedł. No i od tego, powiedzmy, się zaczęło moje udzielanie u niej na czacie, no i później dalej, no wiadomo, coraz częstsze przybywanie do niej, co tu powiedzieć, no tak moja zaczęła się historia z Tojką. Może ja trochę podzielę się, jakie ja miałem pierwszy z nią kontakt, żeby było trochę fair w tej rozmowie. Ja pierwszą taką wiadomość, co wysłałem do niej, to miała chyba temat Gamoniu i byłem zły na nią, że wykorzystuje mój skrypt Olasza, jeden z tych pierwszych wersji,
jedną z tych pierwszych wersji, która miała pełno trochę niedoróbek, ale ona szybko to podchwyciła, bo tam jeszcze jakoś chyba na forum zerka albo ktoś jej dał znać. Był taki moment właśnie w tych skryptach, że po prostu, że ja się zacząłem wkurzać o to, że ludzie korzystają z tego, a nawet nie mówią ludziom skąd to mają, ani mi w ogóle nie podziękowali za to, a sobie zarabiają. No i Tojka to tam coś odpisała, nie pamiętam już konkretnie co, ale nie wzięła tego do siebie tam jako obrazę i chyba po tym zacząłem tak do niej przychodzić. Nie zauroczyło mnie to, musiałem jakby do tego dojrzeć. No i tam już na transmisji Tojki była specyficzna grupa ludzi, tak samo na transmisji Mokrej Pary. W sumie bym powiedział, że część tych osób się powtarza, to znaczy, że są w obu tych grupach. No zgadza się, właśnie to z tego co kojarzę, to chyba jak ty się zacząłeś pojawiać u Tojki, to ja już byłem. No ja pamiętam, to był początek ubiegłego roku, jak ja zacząłem do niej chodzić. Ty chyba pojawiłeś się później, dobrze kojarzę? Kurczę, powiem ci, że z datami i z szłapem w moim przypadku to jest naprawdę kiepsko. Stworzywszy na te skrypty, to bym powiedział, że to było już prawie 2 lata temu, kiedy się do niej wchodziło. Bo to jeszcze jak ja się zacząłem pojawiać, to jeszcze Lasza nie było. Ja pierdzielę, już 2 lata minęły. No właśnie, ja też czasami jak sobie próbuję przypomnieć, ile to już lat jest na tym szłapie i forum. Na szłapie jestem o wiele dłużej, ale wtedy nie było Fabki jako nikt i nie było takiego intensywnego uczestnictwa na stronie. Taka ciekawostka, jedna z pierwszych osób, którą odwiedzałem, no to z nią został zrobiony pierwszy podcast, którego nie mogłeś usłyszeć, bo jeszcze tutaj trzeba zaznaczyć, że w czasie nagrywania ten podcast jeszcze nie został wypuszczony. Więc jakiś staż nasu jest. Oczywiście powiedz może teraz, jak trafiłeś na transmisję Mokrej Pary. Powiem tak, historia z Mokrą Parą to była taka, że oni zaczęli się na początku pojawiać jako widzowie Utojki. I z jakimś czasem, później zaczęli transmisję, już nie pamiętam, czy wcześniej transmitowali, czy najpierw zaczęli od przychodzenia do Tojki, no ale jakoś tak wyszło, że pojawili się na SU, zaczęli robić transmisję, no i tak znając ich od Tojki, zacząłem się też u nich pojawiać. Tak sobie przypominam, że tak było. No i te słynne ich plenery, to ta ich historia z zarabianiem na SU, bo praktycznie nie mieli środków do życia, no to pomyślałem, że nie tylko mnie, ale bardzo dużo ludzi, co u nich się pojawiało, jakoś dało do tego, że się pojawialiśmy, no i pomagaliśmy im, ile się dało. No zresztą to było bardzo ciekawe, te słynne plenery w górach i nie tylko, te ogniska. Chyba stąd się wzięło, że zacząłem się u nich pojawiać i tyle czasu spędzałem u nich, podobnie jak u Tojki. No ja ze swojej strony mógłbym powiedzieć, że właśnie też to, że były plenery, to było na pewno ciekawe na SU, że nikt inny tak tego nie robił z tym chodzeniem tam i siam. I nie tylko te plenery, ale też oni mieli naprawdę dobry taki charakter, taki przyjazny dla właśnie widzów. I chyba to było takim punktem, który naprawdę, że połączenie tego pleneru z tą przyjaźnią taką powiedzmy między widzami, z widzami, takie właśnie swobodne gadanie, że to był taki element, który naprawdę sprawiał, że na ich transmisji się siedziało bardzo miło i potem ci widzowie też nie byli tacy, że o ja jestem najważniejszy, ze mną tylko sobie gadaj, tylko między sobą też sobie gadali. Właśnie takie kulturalne towarzystwo było, można by tak powiedzieć. No dokładnie. To, że pojawiłem się zarówno u Tojki, jak i u Mokrej Pary, to głównie też wpływ miała to tak zwana ich rodzinka. Dużo osób też było, co pojawiało się i tu, ale też była taka grupa, w cudzym słowie powiedzmy, zgrane ze sobą ludzi, co spokojnie można na każdy temat było z nimi zarówno u Tojki, jak i u Mokrej Pary rozmawiać. Może przywołaj jakąś transmisję Mokrej Pary, która najbardziej zapadła ci w pamięć. Z plenerowych oczywiście, bo to oczywiście jest dość ciekawy temat i myślę, że warto może przywołać trochę historii ich transmisji. O kurde, słynny spacer po Krupówkach, co tam jeszcze było? No ta przejażdżka kolejką linową,
Bo było tego mnóstwo, trudno mi w tej chwili powiedzieć. Ja pamiętam w szczególności dwie takie transmisje. Jedna to było właśnie, oni byli gdzieś w górach, byli nad jakimś strumykiem i tam po prostu zrobili tak, chyba był lodzik nad strumykiem i tam właśnie coś takiego, a tam to było chyba przy ścieżce jakiejś turystycznej, czy tam szlaku, jak to się mówi, górskim, szlaku górskim, o. I jeszcze inna sytuacja. No to jestem ciekawy, może mówimy o tym, o tej samej sytuacji. Pamiętasz pamiętne wejście w góry tej lilii w szpilkach? Kurczę, nie pamiętam, czy to było w szpilkach. Coś tam było właśnie, że w szpilkach. To tak właśnie to później bardzo narzekała i to tak śmiesznie wyglądało. To też taka pamiętna transmisja. Drugą sytuacją, którą bardzo wyraziście pamiętam, to było, że oni byli właśnie gdzieś tam chyba w Zakopanem i sobie usiedli na ławce i no i tam Paweł gadał do tego telefonu, z którego transmitowali. To jeszcze było na starym szołapie, więc było o wiele łatwiej te transmisje takie plenerowe prowadzić przez tego Pafina. I była taka sytuacja, że tam do nich jakaś starsza pani zaczęła gadać i ona taka była trochę... Ciężko mi znaleźć słowo, ale taka gaduła, że ciężko było ją jakby spławić i żal było ją spławić i w końcu jak już ona się oddaliła, bo też to tak, oni nie, oczywiście nie chcieli jej pokazać, bo nie wypada pokazywać osób trzecich, to na samym końcu jak już ona zaczęła tak iść z dala od nich, od tej ławeczki, na której siedzieli, to Paweł tam na chwilę dał tam kamerę na nią. I jakiś tam komentarz rzucił i to było takie przypałowe, bo ona chyba jeszcze to usłyszała, ten komentarz. Powiem ci tak, ja tego nie przypominam sobie tej sytuacji, mnie chyba nie było wtedy na transmisji, to znaczy, no, ale z opowieści wiem, że coś takiego było. Kojarzę sobie, ale na pewno nie widziałem tego na oczy. No, oczywiście warto tutaj wspomnieć, że na ich transmisjach plenerowych no to można było dawać napiwki na co na przykład. Przecież lepiej chyba pamięta ode mnie. No tak, słynna poduszka. O, co pamiętna poduszka. No to trzeba zapamiętać. Zalany laptop przez Lili. Teraz mi się takie dwie sytuacje przypomniały. Tak, tak, ale to w sumie nie było w plenerze, tylko jak już sobie tam... Tak, tak, to już było jak już mieszkali tutaj, wynajmowali ten pokój. Dwie rzeczy, między innymi, które zapamiętałem z razu wypisy po gumach tej pary, to jest mały, niewielki wibratorek i poduszka. One powiązane są w pewnym sensie ze sobą, ponieważ wielokrotnie jej po zabawach z wibratorkiem skwitowała na tą poduszkę. Z tą poduszką wiąże się również historia ników wielu osób, którzy pojawiali się u niej, między innymi mój, jak i twój Fabka Nick. Ponieważ, nie wiem, kilkadziesiąt ników osób pojawiło się na tej poduszce. Z czasem ta poduszka jednak zniknęła, ponieważ z tego, co przynajmniej Lili mówiła, poszewki z niej użyła jako, może inaczej, użyła do zatomowania krwi. No i niestety ją zniszczyła. No i historia poduszki się skończyła. Zresztą z tego, co pamiętam, tego wibratorka chyba już też nie mają. A to zdecydowanie też jest pamiętne. Mi się przypomina, że właśnie w tym plenerze to tam można było dawać... No wiadomo, na lodzika, na jakąś tą, na ten squirt tak zwany. Nie wiem, klapsy też chyba były. Tak, tak. Do tego dążę, że właśnie klapsy tam dawali ludzie na klapsy i one były po prostu dawane na ulicy. Kiedy szli sobie ulicą normalnie, było to widać chodnikiem i nawet było czasami sytuacja odwrotna, że klapsy nie dostawała Lili, tylko Paweł. I ja bardzo często, tak sobie trochę żartobliwie, ale dążyłem do tego, żeby on też dostawał w dupę. Tak, dokładnie. Tak było. Że myślę, że ciekawe to było. I wskutek tych swoich transmisji stała się rzecz trochę przykra w ich życiu. I że się odwrócili od nich różni ludzie. Dokładnie, przede wszystkim rodzina. I z tego wynika właśnie, że oni musieli radzić sobie sami. I to było ich takim głównym powodem, dlaczego oni tyle nadawali na SU, właśnie żeby móc pozbierać trochę tych pieniążków na życie i ludzie oczywiście otwarcie tam wspierali ich. Potem zdarzyła się w ich karierze dość długa przerwa, w której było powiedziane, że oni już w ogóle nie wejdą na szłapa i to było właśnie chyba rok temu, właśnie w okolicy października. Tak, bo to było chyba kilka dni przed urodzinami Lili.
Nie wiem, czy już... Nie, oni wrócili przed urodzinami. Już nie pamiętam dokładnie, ale... Ona 3 listopada ma urodziny. Z tego, co pamiętam. Nie wiem, czy powinienem to mówić, ale najwyżej się wytnie. Jeżeli mówiła to publicznie na transmisji, to myślę, że można zostawić. No i oni zniknęli na jakiś czas, na początku tego roku chyba jakoś, w marcu, o ile dobrze pamiętam, bo tutaj naprawdę pamięć moja jest zawodna, chyba powrócili na Szołapa. Dokładnie, to był początek tego roku, chyba nawet wcześniej jak marzec. Ja pamiętam, najpierw się pojawili dosłownie przez 2, gdzie ja wszystkie opisałem, że się to pojawiała, wszystkich znajomych, co miałem, kojarzyłem ich z Szołapa, to po prostu no, każdy był zdziwiony i zadowolony. Po tym 2 pamiętam to jak dziś, był okres, że jakiś czas znowu ich nie było i po jakimś, nie wiem, miesiącu już pojawili się i zaczęli z powrotem częściej transmitować. Tak kojarzę sobie, że oni się najpierw pojawili tak koniec stycznia, początek lutego, a później, tak jak ty mówisz, koło marca. No jak już powrócili, to te transmisje były robione nieplenerowe. Zgadza się. Więc ich główny atut zaniknął. Czy poza tym można stwierdzić jakieś zmiany w ich sposobie transmitowania? No bo jednak właśnie to jest częściowo temat rozmowy i obserwacja, powiedzmy, zachowań ludzi i twojej percepcji, jak to wyglądało, bo ja też z kwestii czasu zaczynam zdawać sobie niektóre sprawy, jakie się dzieją poza kadrem, które idzie wyczytać, ale do tego na przykład trzeba mieć doświadczenie. Więc jak to wygląda z mokrą parą? Jak się zmieniły ich transmisje do okresu plenerowego i tego powiedzmy 2020? Powiem ci tak, dla mnie zdecydowanie na minus, a największym złą rzeczą, jaka się stała u nich, to było słynne połączenie z Bogini. No to już w ogóle przegięło. Dla mnie przynajmniej oni stracili na mnie bardzo dużo. No i do tej pory jakoś mam ogólnie, no nie chcę głośno mówić, ale o tych rzeczach, ale naprawdę mam nie tylko o to, bo również o kilka innych rzeczy duży żal do nich i dlatego nie to, że się nie pojawiam, bo się pojawiam, ale zdecydowanie udzielam się mniej albo ostatnio nawet w ogóle. No ale mówię, nie chcę mówić o tych rzeczach, bo nie chcę też urazić ich w pewnym sensie, a oni w pewnym sensie znają te powody. Chciałbym może trochę skupić się na tym momencie, że powiedziałeś, że oni jakby stracili na tym, że nadali z Bogini i chodzi ci o jakieś cechy, powiedzmy, to takie mentalne zmiany, czy chodzi ci po prostu o fakt takich fizycznych strat? I powiem tak, no ta cała sytuacja z tym fantomasem, że niby, ja nie wiem, tego nie widziałem, no ale te opowieści też mi się wydawają trochę abstrakcyjne z tym, no, z tym niby biciem Bogini, tą całą aferą z policją, z tym wszystkim, to tak, no, to niewiarygodne i to dla mnie dziwne, ale w ogóle ta cała sytuacja, oni, wiem, że oni tym zyskali bardzo dużo ludzi. Ale dla mnie to było, to raczej wobec mnie poszło w złą stronę. Odbiór ich w złą stronę. Rozwiń, o co chodzi, że zła strona? No po prostu wiarygodność. Czy chcesz zasugerować może, że właśnie stracili tą taką wiarygodność, a do tego zrobili coś bardzo pod publikę, bo Fantomas i Bogini robili już transmisje z innymi ludźmi. Tak robią do tej pory. Zdarzają się jeszcze. Oczywiście oni tam mieli bana przez jakiś czas, właśnie wskutek, powiedzmy, dramy z mokrą parą, ale nie o tej dramie chcemy bezpośrednio mówić, bo to też już jest taka przeszłość, o której raczej oni by sobie nie życzyli, żeby wspominać, ale chcę zaznaczyć to, że wcześniej Bogini z Fantomasem już nadawali w parach z innymi i nigdy nie było takich głośnych sygnałów publicznie, że oni robią coś nie tak, że oni w jakiś sposób jednak wywierają presję na transmitujących i stało się to dopiero z mokrą parą. No właśnie, dla mnie to się wydaje trochę dziwne. Nie potrafię tego wytłumaczyć dlaczego. Od razu zaczęły inne dziewczyny wspominać o tym, jednak ujawniać te sprawy. Na przykład, nie wiem, Nicole też zaczęła od razu, przecież krytyka też wobec Bogini, też transmitowali wcześniej z Nicole, a później jakoś przestali. To się zgadza. No i właśnie czasem to nie było robione pod publikę, żeby przyciągnąć jak najwięcej ludzi, bo można stwierdzić właśnie, że
te transmisje, ja przynajmniej mam takie odczucie i być może się z nim zgadzasz, że oni teraz nie są tam dla takiego luzu, takiej czystej zabawy, przebywania z ludźmi, tylko właśnie czysto zarobkowo wchodzą, żeby pozbierać ten hajs. Dokładnie, ja czasami mam wrażenie, jak do nich teraz widzę, że oni wchodzą, żeby zarobić konkretną sumę i tak z niczego, zresztą nawet czasami bez pożegnania, znikają i nie ma. Oczywiście chcę też podkreślić to, że my nie mamy pretensji, znaczy ja, pewnie ty też nie, ja to zakładam z góry do nich, tylko po prostu to są nasze obserwacje, że oni stali się bardziej chciwi na pieniądze. Może po prostu są bardzo w potrzebie, może narobili sobie długów. My tego nie wiemy, bo przecież nie o wszystkim takie osoby mówią nam, bo o czym miały, mimo iż kiedyś właśnie wydawało się, że są bardzo otwarci. No właśnie, tu mi brakuje tego luzu i tego u nich tak jak był wcześniej, tak jak był za te pierwsze plenerowe transmisje. Tu trochę mi się, może źle powiedziane słowo, że sztywni wydają, ale no coś podobnie, tacy nienaturalni. Można by pokusić się o takie stwierdzenie, że oni robią to teraz z musu, a nie dla zabawy. No wtedy w pewnym sensie też robili to z musu, bo kasa im była potrzebna, no ale no jednak więcej luzu było wtedy za czasów plenerów. Ciekawe, co dalej w przyszłości Mokrej Pary, czy i w ogóle, czy może wiesz to, bo ja no, nie jestem ich stałym widzem, można powiedzieć, że na SUD ograniczyłem wchodzenie. I może po prostu gdzieś odpowiedź na to pytanie, które ci zadam, padła. Dlaczego w tym roku transmisji plenerowych nie było, mimo iż już minęło nam lato prawie, znaczy jeszcze trochę będzie trwało, ale nie wykorzystali tej okazji, żeby właśnie zrobić coś za starych czasów. Też za często obecnie nie bywam u nich, już też się skończyły czasy, że natomiast codziennie bywałem po kilkanaście godzin, obecnie to się zdarza, że może czasami na godzinkę wejdę, ale nie, przynajmniej ja nie słyszałem takie. Oni obiecywali, że nawet przyjmowali zaproszenia na początku, po powrocie na początku, że nawet pamiętam, że przyjmowali zaproszenia, że przyjadą jakieś piękne miejsca, żeby zobaczyć plenery zrobić, ale nic z tego nie wyszło. Ja pamiętam sam tu w naszej okolicy mamy piękne tereny, piękne takie ośrodki wypoczynkowe, no ale to się skończyło tylko na zapowiedziach, bo do tej pory jakoś nic z tego nie wyszło. Cały czas tylko w tym samym miejscu. Mi się przypomniało, że Paweł gadał, że chcieliby Lasza, żeby właśnie z Lili chodzić po na przykład restauracjach i tam używać tej zabawki, żeby to nie było tak jak typowe transmisje wyglądały z Laszem, czyli wiesz, tam te wszystkie piszczenie i tak dalej, tylko właśnie żeby to wykorzystać, żeby robić powiedzmy takie właśnie niegrzeczne rzeczy w publicznych miejscach i z tego co kojarzę to chyba to nie miało miejsca, ale na plus można powiedzieć, bo jak oni wrócili to mieli naprawdę słabą kamerkę i teraz ten obraz u nich jest na pewno lepszy, więc chyba zainwestowali w kamerkę. Chociaż byli przeciwni jakby temu, bo oni tam mieli kamerkę kiedyś, ale z jakichś powodów im przestała działać. Pamiętam, było coś takiego. Zresztą sam wiesz, wspominasz o Laszu. Dla mnie ten Lasz to po prostu to jest najgorszy zło, jaki jest na SU. I jestem przeciwny, nie to, że przeciwny, okej, okay, no ale... Każdy ma swoją zabawę, ale twoim fetyszem, czy tam powiedzmy... preferencją nie jest Lasz, no moją też nie, a przyczyniłem się w tym bardzo mocno. Tak, dokładnie, bo głównie to twoja, w cudzysłowie, zasługa ten Lasz, że tyle jego jest na transmisji. Ja myślę, że to i tak by się stało dość organicznie, to była kwestia czasu, ja po prostu to przyspieszyłem, myślę, coś co było nieuchronne, ludzie mogą mnie za to winić, ja też mogę z siebie za to winić, no ale też trochę częściowo to była decyzja powiedzmy biznesowa, bo jednak pieniążki z tego były, chociaż to nie był pierwotny zamysł, bo ja się wszystkim co zrobiłem dzieliłem. Nie, ja nie mam do ciebie żadnego żalu czy pretensji o to, no po prostu wyrażam swoje zdanie na temat. Nie tylko Lasza, bo w każdej praktycznie większości zabawek z Lowensa gadżetów. Znaczy, ja powiem tak, jak są inne gadżety poza Laszem i Haszem, to jest o wiele ciekawsze, no ale jak dziewczyna może sobie coś po prostu włożyć i nie musi tego trzymać, więc nie musi się wysilać, to jest takie, wiesz, no, tak jak sobie dziewczyny siedzą i po prostu czekają na priwa, to tak samo
Teraz tylko jest ta, powiedzmy, troszeczkę większa interakcja, że w każdej chwili ktoś może rzucić i trzeba wtedy jęknąć. A one wiedzą, kiedy trzeba jęknąć, no bo są dźwięki od czasu zmiany szaty graficznej. SUV wprowadziło te dźwięki, które częściowo też właśnie miały, powiedzmy, być metodą na to, żeby LASZ działał, bo tam właśnie wygrywanie dźwięku było opcją w aplikacji na właśnie spowodowanie, by jajeczko wibrowało. Z tego, co wiem, Zosia, rozmawialiśmy na ten temat kiedyś, i tak dziewczyny oszukują i tak, i podejrzewam, że będą oszukiwać i tak długo. No może oszukiwanie jest trochę mocnym słowem, z którymi niektóre dziewczyny by się nie zgodziły. No rozumiemy też, że niektóre rzeczy trzeba robić pod publikę i częściowo no ja do tego nie mam pretensji. No akcja, że miałem pretensje, to oczywiście trochę taka wiara, że właśnie te pokazy powinny być faktyczne, realistyczne. Tak właśnie jak te plenery mokrej pary, żeby to było organiczne, jak one tak mocno krzyczały i udawały i w ogóle olewały sprawę, to też tak jakby nie szanowały widzów, ja to tak odbierałem. Właśnie o to chodzi, właśnie nie szanowanie widzów. Obracając to trochę, że traktowanie widzów jak skarbonki, że ja sobie kupię Lasza, będę go miała, no i żeby tak właśnie powoli z tych niektórych na przykład właśnie zakochańców, czy tam powiedzmy fanów stałych, żeby po prostu powoli pieniążki spływały. Rozmawialiśmy o Laszu, to jest właśnie też jedna z ostatnich, powiedzmy, innowacji na samym Show-upie, że ta obsługa tej zabawki istnieje, ale są jeszcze rzeczy, które przydałoby się poprawić na SU. I czy ty jako użytkownik taki, powiedzmy, już niedzielny, jesteś w stanie wskazać jakieś miejsca, które tobie przeszkadzają i taka administracja Show-upa powinna jeszcze poprawić i popracować nad nimi? Prawdę mówiąc, nigdy się nad tym nie zastanawiałem tak dokładnie. Chyba nie ma jakiś taki bardzo... Może ty rzuć jakiś pomysł, bo nic nie przechodzi w tej chwili. Jako osoba, która wchodzi na wiele transmisji, sprawdza, to najczęściej właśnie teraz są problemy, że przez wymagania uploadu się robi pikseloza i oczywiście, że audio nie pokrywa się z obrazem. To są dwa najczęstsze takie problemy dotyczące samego wrażenia z transmisji, ale właśnie jeżeli ktoś jest dobrze przygotowany na to, to takich problemów nie ma. One raczej dotyczą osób, powiedzmy, małych i zaczynających. Jak potem już ktoś ma doświadczenie, to sobie z tym radzi. No właśnie myślałem, że to bardziej jest wina transmitującego jak. Znaczy się, tutaj wina leży po obu stronach, bo gdyby Show-up nie dało takich wymagań, to by na mniejszym internecie dało się nadawać, taki, który utracając chwilowo stabilność nie powodowałby właśnie zielonego obrazu czy pikseli. Natomiast sprawa z desynchronizacją jest wynikiem właśnie, powiedzmy, takiej pikselozy. Tylko jest taka sytuacja, że jeżeli będziesz oglądał obraz wideo bezpośrednio, na przykład w VLC, to wtedy tej desynchronizacji nigdy nie ma. Jeżeli będziesz pobierał ich stream czysty, też tej desynchronizacji nie ma. Ona występuje tylko i wyłącznie, kiedy ogląda się przez Show-upa. A, no widzisz, nie wiedziałem o tym. No i myślę, że dużo osób nie jest świadomych pewnych technicznych kruczków. Mówię, ja jestem techniczno... Ja nazywam takie osoby, które może nie radzą sobie najlepiej z komputerem, technologiczna kaleka albo komputerowa kaleka. Oczywiście to jest takie żartobliwe trochę. Czyli na twojej podstawie można powiedzieć, że taka technologiczna kaleka, która nie jest za pan brat z komputerami, to uważa, że SU jest całkiem dobrze zrobione i problemów generalnie nie ma. No to znaczy, no wiadomo, te piksele i te są tam jakimiś usterkami, ale jakoś specjalnie nie narzekam. Zanim przejdziemy do drugiej osoby, którą często odwiedzałeś, to może jakie masz wrażenia co do pozostałych osób, które właśnie występują na Show-upie? Czy zdarzyły ci się jakieś briefki może u innych osób? Powiem ci tak, pierwszy, z tego co pamiętam, to pierwszy brief, to nie był brief, to była... To jeszcze za tamtych czasów nie nazywało się grupowa, tylko już nie pamiętam. To teraz ukryta? Było szefowej i powiem ci, że to było dość ciekawe, bo to był zabawa dildo, jeszcze wtedy Lasia nie miała, zabawa dildo ze squidem, gdzie po prostu, krótko mówiąc, zalała całą podłogę. Chociaż
To też jest pytanie, bo wiele, bardzo dużo ludzi mówi, nie wiem, czy nawet twoje, o ile się nie mylę, twojej wypowiedzi gdzieś nie czytałem odnośnie skrytu, że to naprawdę dziewczyny sikają, a nie jest skryt, że to też oszukują. Ja tego na pewno nie pisałem, że to jest jakiś fakt, tylko że na pewno była taka wypowiedź, że niektóre też tego skwirtu nie robią prawdziwego, tylko właśnie, że sikają. Nie wiem, skąd ta informacja pochodzi. Ja tylko wiem, że po prostu nie każda kobieta to robi i na szołapie jednak się liczy trochę teatrzyk, więc tutaj, tak jak w przypadku Lasza, nie ma za bardzo co winić. Jeżeli widz dostaje co chce zobaczyć, to jak najbardziej zadowolony. I powiem ci, że w temacie squirtu mi się przypomina taka jedna pani, która często i dużo potrafiła właśnie to robić, więc myślę, że jednak się to da, tylko że to do tego trzeba mieć jakiś dar. Dokładnie. No ale wracając jeszcze do innych dziewczyn, no to powiem ci tak. Szefowa też dosyć często do niej chodziłem, zaglądałem. Raczej po privach to u innych dziewczyn rzadko bywałem. Ale co do szefowej skończyło się jej, ta dowcipność się jej, ten jej śmiech w ogóle, ten taki specyficzny, powodował to, że do niej przychodziłam. No ale praktycznie skończyło się od czasu, jak się nie Lasz pojawił. Zresztą u większości dziewczyn, no wyjątkiem jest chyba tylko Tojka. No innymi takimi dziewczynami, do którym zaglądam dość często, ale to dosłownie dość często, to jest na pewno brzydkie kaczątko, to też ze względu na jej ten specyficzny śmiech. No i też taką fajną grupę swoje powiedzmy rodzinki ma. No ale to mówię, to tylko zaglądam sporadycznie, jak się nudzę, a nie ma Makej Pary albo Tojki na transmisji. Znaczy się trochę tutaj chcecie nakierować, bo pytanie było dość otwarte, może zadam je po prostu inaczej. Dlaczego nie zatrzymujesz się, nie odwiedzasz innych osób regularnie? Co odrzuca cię od innych transmisji? Dlaczego na nie nie wchodzisz w ten sposób? Aha, no kurczę, nie wiem, nie jestem ci w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Wiesz, powody są różne, w moim przypadku na przykład jeżeli ja widzę naprawdę słabą jakość, no to powiedzmy, jestem w stanie wybaczyć, o ile dziewczyna jest nowa. Bo jak ktoś zaczyna, to nie wie, czy tam jest dobrze i tak dalej. Ale jeżeli ona nadaje już rok, a jest taki przypadek jeden, który bardzo pamiętam, i ona cały czas nadaje z tym samym obrazem, to dla mnie to jest znak, że ona się nie stara i że ja nie powinienem w ogóle do takiej osoby iść na piwa, bo to jest po prostu, ja nie będę płacił za słabą jakość. Powiem ci tak, to nie jest ten powód. Ja nie wiem, nie jestem w stanie ci odpowiedzieć powodu, bo ja zaglądam, widzę tą osobę, nie wiem, no to czy tam patrzę na nią, po prostu, no coś mi nie pasuje, no kurczę, no. Nie wiem, jaki jest powód, że na dłuższą metę nie wchodzę poza Tojką i Mokrą Parą na dłuższy czas na inne transmisje. To może inaczej spróbuję to zadać. Co by sprawiło, żebyś zaglądał do jakiejś dziewczyny? Oczywiście wiemy, że to zaczyna się od strony głównej, gdzie jest jakiś awatar, bądź jakiś opis. I co by musiało być u takiej dziewczyny, żeby zwierzak kliknął na nią? O kurczę, co by to musiało być? Nie wiem, bo ja nie wymagam jakichś szaleństw na tych ogólnych transmisjach. To jest dla mnie, no widzisz, to jest spokojnie, za dużo się na tym ogóle nie dzieje. A znowuż mokra para jest przeciwieństwo tego. No to tak samo, niby dwie zupełnie inne rodzaje transmisji i tego, co się na nich dzieje. No chodzę i tu, i tu. A jest dużo dziewczyn czy par na SU, co praktycznie zachowują się podobnie. No jakoś nie widzę, nie mogę do nich zajść. Nie znam, nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. No, może dlatego, że jest Natolika i mokra para i więcej nie trzeba. Nie wiem, trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. No to Tojka teraz na temacie będzie. Nareszcie. Nareszcie. Trochę tam wspomnieliśmy o niej wcześniej, właśnie o tym pierwszym kontakcie. Tojka to bardzo charakterystyczna transmitująca i może opowiedz o niej w jakiś obiektywny sposób, dlaczego tak jest. Przede wszystkim tak jak mówisz, jest ona specyficzna, dowcipna, ma swoje humory, ma tą swoją tak zwaną rodzinkę. No tak, Tojka mnie zaciekawiła przede wszystkim swoim
słynnej klapsy packą karty. Dobra. Spróbujemy zadać to pytanie inaczej. Co takiego jest na transmisjach Tojki, że warto tam wchodzić? Przede wszystkim miła, ładna i młoda dziewczyna, która może za wiele na tych ogólnych transmisjach nie robi, ale jednak takie rzeczy jak klapsy packą czy ręką, słynne chyba lodziki na dildo, ten jej uśmiech, no to właśnie tak jak wspomniałeś wcześniej, interakcja z widzami, ta rodzinka szołapowa ma swoją taką grupę stałych ludzi. Druga sprawa jest otwarta oczywiście na nowych, na takich ludzi, co się pojawiają u niej. No, nie wiem, co by to jeszcze wymyśleć. Może a propos tej packi, to właśnie ona jest takim troszeczkę memem na jej transmisji, ponieważ jej packę sprawił jej jeden z widzów. Dokładnie. Właśnie należący do tej rodzinki. No to są takie standardowe elementy, których można się spodziewać po jej transmisjach, ale na pewno w przyszłości zdarzały się jakieś grubsze akty. Jesteś w stanie sobie przypomnieć jakąś i może opowiedzieć o niej? O Jezu, oj, było ich i to wiele. Na przykład słynne transmisje z dachu. Największe szaleństwo, jakie było, to pod wpływem alkoholu chodzenie po skraju dachu i pokazywanie, że no rzeczywiście to skraj jest, bo pod kamerkę dawała w dół. No to chyba takie najsłynniejsze, najbardziej szalone, co zrobiła. Nie wiem, czy ty byłeś wtedy i to widziałeś. Dokładnie tego nie widziałem, wiem, że wchodziła na dach, ale jest jedna transmisja, którą mam jeszcze tam na myśli, ale ciekawe, czy o niej wspomnisz. Druga sprawa, słynna ucieczka. Była normalna transmisja, ten w pewnym momencie, już nie pamiętam, ale chyba zadzwonił domofon albo dzwonek do drzwi. Zostało w tle drzwi i filar, bo jeszcze wtedy z takimi filarami w mieszkaniu była. No i przez pół godziny, może pół godziny nie pojawiała się nic. Tylko były te drzwi, ten filar, dlatego często wspominam o pamiętnych drzwiach. Później nie dawał znaku życia, nic nie było jej, ja wiem, ze dwa miesiące. W ogóle wszyscy pisali do niej, próbowali się z nią kontaktować, zero odzewu. Wróciła po jakimś czasie, tak jakby się nic nie stało i do tej pory chyba nikt nie wie, co się wtedy wydarzyło. To o tym nie wiem. I zresztą tam musiało się coś stać, bo tak naprawdę od tamtego czasu jej transmisja zaczęło się mniej. Tak jakby tam coś musiało się wydarzyć, bo już tak nie szalała na tych transmisjach. Mhm. Czy w tym momencie, kiedy nastąpiła ta przerwa, zmienił jej się też nick? Nie, to było wcześniej. Później było zakończenie kariery, gdzie pamiętam, jak... Już nie pamiętam, ile powiedziała, że jak ktoś rzuci ileś tam żetonów. Nie wiem, czy to nie było 6666, tak mi się coś kojarzy. Usunie konto. I wtedy ktoś rzucił, nawet nie z rodzinki, bo to no chyba, że miałby pod zmienionym nickiem, bo to był mało znany nick z mojej transmisji. No i ktoś rzucił i ona wtedy automatycznie usunęła konto. Tak było, to akurat jeszcze wiem, śledziłem. No ale powróciła pod innym nickiem, który się nazywa 6 znaków. Bez polskich znaków oczywiście ten nick. I ten nick wynika pewnie z tego, że trzeba mieć przynajmniej 5 liter w nicku, żeby założyć konto. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, dlaczego ten nick, no ale dobry pomysł. Żeby mieć przynajmniej 5, no to wpisała może 6 znaków. A tak mi się wydaje, no to jest tylko moja taka teza drobna. Ale wracając do tych jeszcze szalonych akcji na ogóle, co jeszcze możesz wymienić poza zniknięciem i dachem? Jezus, niech pomyślę. Było tego, na pewno było tego mnóstwo. No właśnie, przypomnij coś. Okej, to może ja powiem jeszcze dwie akcje, które mi się wbiły w pamięć. Jedną było to, że wypełniła wannę mlekiem kokosowym. Spadkami rośl tak samo. I siedziała w tej wannie. I drugą akcją to, może to nie jest jakaś szalona akcja, ale dla mnie to jest sentyment, ponieważ właśnie był okres, kiedy skrypt na Lasza polegał na tym, że odgrywał jakieś dźwięki i tam był taki napiwek śmieszny za 17 chyba, że grał tak zwany orgazmiczny flet, do którego załączę link na YouTubie w opisie, bo wrzuciłem to też na YouTubie i to była taka okaryna tak naprawdę, ale ten dźwięk taki tak rozbawił widzów
i był taki, powiedzmy, nielegalny pod względem tego, że za tak tanio tak długo trwał i po prostu ludzie rzucali na ten orgazmiczny flet cały czas. Było, tak jest, no, przypominam sobie tą Okarynę, nawet często jest wspominana na transmisjach ta Okaryna, zwłaszcza przez słynnego Edka. Który pewnie znowu ma jakiś inny nick. Właśnie sam nie wiem, taki mi ostatnio się pojawił śmieszny nick o nazwie Sperma do buzi. To jest na pewno ktoś z tej rodzinki, ale jeszcze nie napisał, nawet rozmawiam tu z osobami, co mam ich na chociażby Lowensie, na czacie lowensowym, że nikt nie może w ogóle dojść, kto to, ponieważ na pewno po sposobie pisania i zwracania się do osób jest ktoś znany, ale nie wiadomo kto. Podejrzewam, że to i kawiarnia, nie chcę ujawnić. No, myślę, że to prawdopodobne, bo ja też tam na różnych nickach chodziłem i starałem się nie dawać publicznie znać, kim jestem, żeby uniknąć oczywiście bana od Szołapa, bo Szołap jest na mnie cięty. No ale dobrze, przypomnieliśmy trochę z akcji, które kiedyś się wydarzyły. Z tego, co słyszałem, to już takich akcji za bardzo nie ma, że transmisje są bardziej spokojne. Tak dokładnie i myślę, że coś się, nie wiem, bo nikt o tym nie wspominała i jakoś nawet chyba nikt nie pytał, ale myślę, że coś się jednak wydarzyło w jej życiu, że po prostu zmieniły się u niej transmisje nogą, więc przede wszystkim robi dużo mniej, co robiła wcześniej i ogólnie takie podejście do tej transmisji jest inne, jak było kiedyś. Właśnie mniej szalona jest, mniej takich rzeczy szalonych. Myślisz, że można by to nazwać takim, powiedzmy, znużeniem Szołapem, że po co się starać, albo że i tak ten pieniądz będzie, czy może właśnie to może być jakiś inny powód? Ja myślę, nie wiem, moje zdanie to jest takie, że coś się wydarzyło przed tym jej długim zniknięciem, bo praktycznie od tego się tak naprawdę zaczęło. Jak ona wróciła, to zmieniła swoje podejście do tego. To tak wygląda, jakby, nie wiem, no nie powiem, że jak to, stalker się mówi, no, że może moja ma jakoś stalkera, czy nie wiem, jego rodzina, czy no niby ona mówi, że rodzina wie o tym, no ale myślę, wydaje mi się, że to jednak problem tkwi w życiu osobistym, a nie w to, co w sobie jakby od siebie zmieniło podejście do tego. No i tutaj można wyciągnąć pewien wspólny mianownik transmisji Toiki i Mokrej Pary, że po przerwie coś się jakby zmieniło. Dokładnie. Ale wynik tej przerwy też nie jest do końca znany nam osobiście, więc ciężko powiedzieć, czy ta przerwa wynikła, bo właśnie na przykład ktoś narobił problemu właśnie z powodu nadawania, a może osoby właśnie miały jakiegoś stalkera, który naprawdę już szkodził w sposób znaczny i trzeba było to jakoś zmienić, na przykład właśnie przeprowadzając się i przeprowadzki z niektórym osobom naprawdę długo zajmują i żeby wszystko dopiąć na ostatni guzik i wrócić do transmisji, to faktycznie czas wtedy potrafi minąć dość długi. No widzisz, to i kawał dobra przez te 3 lata, co na transmitu, ja też. Nie wiem, czy jestem ciekaw, jaki to był powód tego, że ona tyle razy się przeprowadzała, bo z tego co pamiętam, to 5 razy na pewno, jak nie lepiej. Czy to też może być jakiś gdzieś powód tego, że ona, czy to jest powód Szołapa? Istnieje cień szansy, ale to naprawdę wątpię, żeby tak było, że po prostu osoby takie, które często się przeprowadzają, mogłyby po prostu jakby naginać zasady i po prostu wiesz, że tam nie zaczęli nie płacić i potem po prostu musieli się wynieść z tego miejsca, które wynajmowali. No raczej mi tajka na taką osobę nie wygląda, no ale pozory może mylą. Znaczy, to jest tylko taka możliwość, bo też są osoby, które dość często się zmieniał apartament i nie wiadomo po prostu, czy osoba mieszkała najpierw w jakimś malutkim, potem zaczęła występować na Szołapie i nagle dużo więcej kasy ma i mogła sobie pozwolić na większy luksus, czy czasem te osoby z kimś nie mieszkają i po prostu jest jakaś kłótnia między tymi ludźmi, która powoduje, że już dłużej nie chcą ze sobą mieszkać, że ta druga osoba musi się wynieść, a może
właśnie jeszcze jakieś inne powody. Tutaj można dużo gdybać i to są prywatne sprawy tych osób. Tak, dokładnie. Które za bardzo nie wypada wchodzić. No nie, bo nie wiem jak teraz się... Dawaj następny zestaw pytań. Dobra, jeszcze może taka drobna kwestia. Chujnik to zwierzak. Dlaczego akurat taki? Powiem ci tak. Związane to jest z jedną osobą. Nie, inaczej. To jest związane z tym, że jestem związany, byłem przynajmniej kiedyś z jednym klubem sportowym, no może bez nazwy i bez dyscypliny, ale dość znanym w Polsce, sukcesami zarówno w Polsce, jak i w Europie. Byłem w tym klubie kibica i po prostu ktoś z tego klubu kibica pomylił mnie z osobą o takim niku, taką ksywę miał. I stąd się wziął wtedy w klubie kibica zwierzak. No i później, nie wiem, ja ogólnie mam kilka ksywek. Mam ksywek też związaną z jednym z moich ników na SU, to jest Termos. Mam ksywkę Obiadek, bo to po prostu wybrałem jedną z nich, tak, zwierzak, no i tak zostało. Już myślałem, że tam się pojawi, że jak kibicowałeś, to zachowywałeś się jak zwierzę czy coś. Nie, akurat nie. Ja mam taką historię z dzieciństwa akurat. To było właśnie w rodzinnym mieście mojego ojca, jak się odwiedzało prababcie, to tam wtedy byłem w takim młodym wieku podstawówkowym i byłem na takim boisku i tam byli tacy chłopacy, którzy byli starsi o wiele ode mnie i grało się tam w nogę i ja taki byłem, powiedzmy, szalonym graczem, że ja tak cały czas za tą piłką biegałem i ten, jak pies normalnie, nie? Jak aportuje coś, nie? Tak cały czas biega za czymś, no to właśnie mnie tak przyzywali, że piesek, nie? A. I oczywiście jak ktoś to z boku widział, to myślał, że taki, że to jakby mnie tam obrażali czy coś, no ale ja tam chyba pamiętam, że jeszcze do tego szczekałem, skoro mnie psem nazywali, to tam takie wspomnienie. Odbiję teraz, a skąd u ciebie ksywka Fabka? Ojej. Podcast, część druga. Teraz pytania do Fabki. U mnie nick się wziął z tego, że właśnie chciałem mieć inny nick na potrzeby stron erotycznych i stwierdziłem, że no skoro strony erotyczne, to może coś z Fab. No i Fab to są tylko 3 litery i bardzo często to było za krótkie, więc stwierdziłem, że może jakby mistrz fapania, czyli Fab Master, no ale okazuje się, że niestety inni ludzie też na to wpadli. I postanowiłem to jakoś zmodyfikować i właśnie bo to się chyba zaczęło w ogóle od założenia maila, Gmaila, i właśnie tam chyba trzeba było mieć 6 literek co najmniej, żeby założyć konto i potem kombinowałem, co jeszcze mogę dołożyć, no i że skoro jest ten show up taki, to może po prostu dodam tam cam w środku od kamerek i by wychodziło fabcam, no ale to za bardzo brzmiało jako czasownik i też chyba było zajęte akurat fabcam, więc stwierdziłem, no dobra, skoro te M tam jest, kamerki, co tam może być, no to tak fabcam master i te fabka już ostało jako skrócona, powiedzmy, wersja, że fabcam master i tak to powstało. Pierwszy twój nick na SU, który pamiętam, to chyba był Fapirat, dobrze kojarzę? To jest akurat drugi nick, którego też tam troszeczkę byłem znany i jeszcze nie wpadła banicja, nasza łapa. Z tego względu miałem go założony, bo miałem... założyłem sobie drugi nick po fabce, który służył mi do wypytywania dziewczyn o leginsy na Prifiku. Nie chciałem tego robić jako fabka, bo stwierdziłem, że to wstyd. No i po prostu te konto się nazywało Leginsowy Pirat. A potem stwierdziłem, że kurde, to jest za długie. I połączyłem fabkę z piratem i wyszło Fab Pirat. O Jezus. Ja pamiętam pierwsze skojarzenie, skąd się mogło wziąć to pirat, to z piratem internetowym. No właśnie, to też taka częściowy wpływ z tego, że ten pirat się wziął właśnie od na przykład, wiesz, jest strona z torrentami The Pirate Bay. I tam właśnie ja chyba akurat w tych czasach z niej jeszcze korzystałem.
i może po prostu tym się zainspirowałem, żeby tego pirata mieć. No dobra, to przecież to ty połączyłeś się, żeby ze mną zrobić wywiad, a nie ja z tobą, to... A myślę, że każdy widz zasługuje na to, żeby mi pozadawać jakieś pytania, które warto, żeby były odpowiedziane publicznie, więc jak najbardziej. Ty może kontynuuj, bo ja na razie nie mam pomysłu na pytanie do ciebie. Okej, no jak wiemy, szołap to pieniążki i oczywiście jako widz to się wydaje pieniążki. Czy jesteś w stanie się jakoś podzielić i się na przykład nie wstydzisz tego, ile ty swoich pieniędzy przeznaczyłeś na takiego szołapa? Powiem ci, jest na pewno dużo, dużo. Jakoś wielkich sum jednorazowych to nie było, chociaż kredytów na to na pewno nie brałem. Raczej ze swojej wypłaty to podejrzewam, że w ładnych kilku, może przez okres, a może kilkanaście tysięcy można spokojnie powiedzieć. No miesięcznie raczej więcej jak 500 to się nie zdarzało przeznaczać. To całkiem spore kwoty jak na przeciętnego widza, bym powiedział, bo tam na stół w jednym miejscu twierdzi, że przeciętny widz to 100 zł wydaje na miesiąc na kamerki. Przeciętny widz, no ja bym powiedział, że mniej, no bo jednak jest dużo więcej ludzi wchodzących tylko, żeby obejrzeć, co... Dobra, a jeszcze może takie pytanie trochę z dupy wzięte, ale na przykład dlaczego Showup, a nie inne strony? W sensie, czy próbowałeś kiedyś znaleźć podobne strony, ale zagraniczne? Tak, czasami mi się zdarza wejść, ale to jest tylko, nie wiem dlaczego, bo Polski, bo tylko Polki, no nie wiem, no tak jakoś tylko Showup i na inne to wchodzę naprawdę bardzo rzadko. Taka jedna, co mam w pamięci akurat, to jest to coś X-Hamster, X coś takiego, coś nie pamiętam już dokładnie. Wiem, że się na X zaczyna. Powiem ci, zdarza mi się wejść na ten XXXXI, czyli stare porno orzeł. Zdarza mi się, ale to jak na przykład ktoś coś rzuci... No, na przykład u Tojki, że jest taka i taka, czy nawet tam chyba dwie transmisje Tojki są. Zdarza mi się wejść na to, ale to bardzo sporadycznie. O forum się zapytać na przykład, dlaczego się udzielasz bądź nie? To znaczy na forum, czy się udzielam. Nie jestem oficjalnie zarejestrowany na forum, zaglądam i czytam. Na blogu jestem, na tym nieoficjalnym blogu jestem zarejestrowany i tam czasami oddam głos, czy skomentuję, ale to się sporadycznie zdarza, zresztą za często nie wchodzę, nawet przez przypadek ostatnio twoją wypowiedź na temat oszustw na SUP posłuchałem. Znaczy no, to 5 grzechów ogólnie, materiał jest dostępny już tam od jakiegoś czasu. Grzechów, a nie oszustw, no słowa pomyliłem. Powiem ci, że dzisiaj spotkałem się z opinią, że troszeczkę się tej osobie, no jedna osoba powiedziała, że się jej tekst nie podoba i kilka rzeczy ją odrzuciło. O, z transmitujących. Tak, z transmitujących. Ja tam, nie wiem, no pierwszy tekst, który próbowałem nagrać w formie takiego top 5, w formie wideo, no te rapsy moje to tam, wiesz o tych rapsach, nie? O rapie. Coś kojarzę. Co to dokładnie było? No Hot 16 Challenge tam był nagrany. Aha, no. To było dobre. Myślę, że to na dzisiaj tyle. Myślę, że to wyszło dość ciekawie. I teraz jest oczywiście moment, w którym możesz poruszyć jakiś temat, o którym nie wspomniałem, oraz oczywiście ogłosić coś i pozdrowić kogo tylko zechcesz. No dobra, no to co, ogłaszać się za bardzo nie ma co, ale chciałbym pozdrowić Tojkę i MP, no i ciebie oczywiście. No dziękuję. Myślę, że jakoś to wyszło i udało się to skręcić. No i myślę, że też resztę rodzinki, ja tam pamiętam kilka ników, chociaż mam nadzieję, że osoby, których nie pamiętam, się nie obrażą, spróbuję je wymienić. Był oczywiście Mosieksa, był Edzio, z nami jest tutaj Zwierzak, był jeszcze... Michał?
No ale no, było wiele, wiele więcej osób. Był misiek, twój misiaczek, był Wolwer, Gochanek. O, Gochanek, tak, pamiętam. Lulu Master. Grinek. Grinek, Drive, ten Dreamer. No trochę tych osób było, no dużo ników, ciężko wszystko zapamiętać. Tak, wysyłamy im pozdrowienia jak najbardziej. Tak, pozdrawiamy wszystkich. Może któryś z nich też będzie chciał dołączyć do rozmowy, pójść na inny. Jeszcze jedna osoba mi się przypomniała, o której szczególnie chciałbym pozdrowić, to jest Daimos, generał. A jeszcze był podpułkownik i krasnoludek. O, no to krasnoludek, a twój misiaczek to jest jedna i ta sama osoba. A, nie byłem świadomy, że tam zmienił nick ktoś. Ja myślę, że jakby tak sprawdzić to jackowe rebusy, to by się więcej tych ników przypomniało, bo tam te niki były, więc jeżeli ktoś był zawarty w to jackowych rebusach, to niech się czuje naprawdę wyróżniony. Tak jest, nic dodać, nic ująć. Tylko żeby wiedzieli, że byli tam, to musieliby je rozwiązać. No dobre. A nie wiem, czy one jeszcze są na forum, bo forum miało cofkę, także no, kto wie, ten wie. No, dokładnie. No i tym akcentem kończymy. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia następnego razu. To był Show-up Podcast. Zapraszamy na kolejny odcinek wkrótce. No i teraz na koniec oczywiście mantra YouTube'owa, czyli jeżeli się podobało, to zostaw łapkę w górę i podziel się z innymi. Jeżeli coś było nie tak, to napisz o tym w komentarzu. A jeżeli chcesz usłyszeć nas więcej, to zasubskrybuj ten kanał koniecznie. To tyle na teraz. Cześć.